Wysoka Izbo, czym różni się niepodległość od podległości? Słowem nie, a wy na stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę ograniczacie Polakom bierne prawo wyborcze. Ograniczacie im możliwość startu w wyborach. Ja byłem radnym Rady Miejskiej w Proszowicach, wybranym w okręgu z 4 wiosek. Koczanów, Wolwanowice, Bobin i Czajęczyce. Nie musiałem i nie należałem do żadnej partii politycznej. To ludzie zdecydowali, że zostałem radnym. I to oni, gdybym startował jeszcze raz, gdybym nie został posłem, wystawiliby mi rachunek, czy powinienem dostać mandat jeszcze raz, czy nie. I reprezentowałem wyborców, reprezentowałem te małe okręgi, reprezentowałem ich postulaty, gdzie trzeba naprawić chodnik, gdzie trzeba postawić lampę, żeby dzieci mogły bezpiecznie wrócić ze szkoły. A dzisiaj minister ze zsyłki wróci na przykład do mojego okręgu i tam zostanie radnym. Dla mnie to był zaszczyt, a dla niego to będzie zsyłka. Budżet, panie pośle, jest obywatelski, a nie scentralizowany. To my w Radzie Miejskiej w Proszowicach uchwaliliśmy budżet obywatelski i nie potrzebowaliśmy centralizacji, bo budżet obywatelski należał się mieszkańcom i to mieszkańcy chcieli tego budżetu i przekonali do tego radnych. I nie potrzeba centralizować Polski, Cezary Tomczyk, Platforma Obywatelska.